Try not to kill him too quickly. Run to your master! And give him this message! I come for him! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, wyłączył mi się pad. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale, zagrajmy. Prawie coś powiedziałem w Metal Gear Solid, ale nie. Zagrajmy w Middle Earth Shadow of War. Na start, tak jak, nie wiem czy w poprzednim odcinku, ale chyba dwa odcinki temu, otworzymy kolejne drzwi Fildinu. Niechaj wrogów kryje żelazo i kamień. Niech przyzywają oślizgłe węże i dzikie bestie. Pomoc to dla nich nijaka Przez wieki nikt nie zebrał armii, która niosłaby taką broń. Takie cierpienie ściągnie ona zagładę na mroczne... roczne hordy, ośmielające się rościć sobie prawo do Mordoru, który wkrótce zapłonie jasnością. I proszę, udało się za pierwszym razem to ułożyć. Let our foes fortify with iron and stone. Let them summon scabrous serpents, feral beasts. It will avail them naught. Across the ages, none have an army that wields such weapons, such woe. Such doom against the dark benighted hordes who dare claim dominion over a Mordor soon bright. Okej, mamy łuk świetlistego władcy. Okej, mniej strzał niż mój łuk poprzedni, no ale ten w sumie też ma. Przecież tego będę mógł za chwilę upgrade'nąć tego co ma teraz. Dobra. Naładowane strzały w głowę zamrażają pobliskich wrogów. Niezłe. Zwerbuj strzelca na poziomie 40 lub wyższym. No, w sumie mógłbym już spróbować. Ale dopóki nie będę miał pewności, że mam 40 level, no to nie będę tego wyciągał. Bo samo zwerbowanie strzelca to jest pikuś, ale żebym miał konkretnie 40 level, no to z tym już gorzej. Wracamy do łuku, który miałem, ale z wielką chęcią powrócę też do tamtego. Mam dwa już sety. Znaczy dwie części tego setu. Mam właśnie pelerynkę oraz zbroję na sobie. Tutaj co? Władca bestii oraz twardziel. No, starałem się to zrobić, no ale średnio mi to wyszło. Jak tam moje klejnoty? Powoli do przodu. O, tutaj mogę zamienić. Zamiast tego. Miło. Okej, teraz to wygląda w taki sposób. Okej. No to, jak powiedziałem, w tym materiale zaczynamy od misji z pierścieniem władzy. Tylko najpierw muszę się tam przenieść. Orcs fight each other endlessly to climb the hierarchy. Then we shall find the ones who rise to the top. They are who we want in our army. Miałem szczęścia teraz, no. Szkoda. Mordor has no shortage of seasoned warriors. From them we will build our army. Dobra, tutaj mamy ziomka. Ej, ale super! Wreszcie mogę w jednej serii wykorzystać kilka tych zabójstw. Okej, widzę już, że ktoś postanowił dodać nowy.
tego ziomeczka nie mogę, bo muszę go zrobić w misji. I tego naczelnika też pewnie zrobię w misji, tak więc póki co... O, kolejny z tych większych. Berserk rozboju. No nie mam szczęścia, kurde, no. Okej, okay, obok jest zaraz kolejny kapuś, to go sprawdzimy. Tylko byłoby fajnie... Cyk, cyk, cyk! No i pięknie! To mi się podoba. Tropiciel grozy... Czemu tropiciel? Poproszę jakiegoś twardziela. Albo władcę bestii. Akurat sobie myślałem, że w Nurn to akurat władca bestii to będzie pikuś. O, to jakiś Karagor. Okej, trzech mogę zabić teraz jedną serią. Ładnie, szybko szlachtacja. Dziękować. Nie, 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 nie tego, nie tego. Tego na górze. Okej, to było naprawdę dziwne. No, zdominuj. Co mógł dwa razy, no był minimalnie za daleko, żebym nie mógł go tak zdegować. No clue. Dobra, jeszcze tego tylko zgarniamy. Serio, Miriany? Czemu? Jakby autentycznie spodziewałem się... Wiem, że czegoś lepszego, no ale... Akurat Miriany to już mi powoli bokiem wychodzą. Nan is overrun with orcs, perfect for our purpose. What became of Lothario? Her people? Queen Marwyn, it was she who first suggested an orc army. This time will be different. We have the new ring. Ale właśnie, bo to mi też umknęło. Co się właśnie z nimi stało? Dobra, egzekucja. Skrytobójca i strzelec. Ekspa trochę dostaniemy. Dobra, spróbuj. Dobra, bo to powinno być szybkie. Trucica zadaje duże obrażenia, a ten drugi wrażliwy na śmiertelny cios. Znaczy, da się go zabić jednym ciosem z ukrycia. Znaczy, zabawne jest to, że jakbym zgarnął ich po cichu, to tak naprawdę jestem w stanie nawet tego skrytobójcę zabić po tym. Nie, kurde, nie wiem, chciałem to przyjąć. Nawet tego skrytobójcę mogę upiorem zabić po cichu. Nie wiem jak, ale da się. Stop it right now. You will stop it. I'm not going to kill you. Not until I've snuffed your boys. Dobra. Powietrzne zabójstwa z dystansu. Cyk. No. Kurde, brakuje mi tego, że... Brakuje mi upgrade'u, który umożliwia mi... odzyskiwanie skupienia za zabijanie. Właśnie tak w powietrzu. W powietrzu. Po prostu za zabijanie. Bo to, że to jest w powietrzu, to jest akurat detal. Dobra, już skupienie z powrotem. A, zabiję tego. Dobra. Pyk. Jedno piór. Nie ma fokusu, kurde. Ale od czego jest oczywiście idealna kontra. Tu, tu i tu. Pięknie. Trzech jednym.
Jak on go złapał, widzieliście to? Dobra. Czy mam groźbę śmierci aktywowaną? Nie, aktywuję ją teraz, spoko. No dobra, przynajmniej się typ nie zmarnował. Poszedł mi won. Atakują go czy nie? Niby tak. No. Ej, no kiedy jest gościu z... No halo, chcę go złamać! Okej, to poszło w miarę szybko. Znaczy, totalnie nie po mojej myśli. Serio, Miriany? W Kirifungol coś się skończyło, ale to mnie akurat nie interesuje. Dobra, jak już jest gościu obok, to się nim z chęcią... Znajmę. To jest w ogóle upgrade, który sobie wykupiłem, czyli właśnie tak jak miałem w pierwszej części, miałem stun, tak samo mam tutaj. Tylko że w pierwszej części trochę lepiej było to... nie czy unormowane to jest dobre określenie. Dobra, to go nie powinno jeszcze zabić. Dobra, i coś tam jak teraz użyję tego? Kurna, nic się nie sta... Zabiję go, bo pomyliłem kombinację. Kurde! God damn it! Dobra, misja, która mnie interesuje, jest tutaj. Let's go. Ja pierdzielę! Czemu mi się cały czas myli egzekucja z pochłonięciem? Bo chciałem teraz zobaczyć, jak użyję pochłonięcia, czy właśnie zabiję tego kapitana, czy go... na swoją stronę przeciągle. Bo jak na razie, co używam pochłonięcia, czy wzmocnionego, czy nie, na kapitanach, zawsze ich zabijam. I nie wiem, czy to jest zależne tego, że nie zrobiłem tej misji, czy po prostu za dużo obrażenia to bije. Nie wiem, ale trudno. Po tej misji już, no, prawie na pewno będę mógł dominować kapitanów dzięki wystaniu, więc... Rozpocznijmy ją. Pierścień Władzy, powrót nowego pierścienia, daje ci moc dominowania wrogów. Czas zgromadzić armię. I've had enough of your mouth, Bruce. So now I'm gonna kill you, for all these orcs to see. Always said you were an optimist. Know what that is, mate? It's about sizing up a situation that's bloody impossible and saying, yeah, all right, I'll have a go. I'm exactly the same way. I co, rozwali mu łeb? Lepiej, urwał mu łeb. I like him. Ta, dominacja kapitana. Dobra. Możesz werbować kapitanów na swoich popleczników. Aby zwerbować kapitana, atakuj go, aż się złamie, a następnie przytrzymaj B, aby go zdominować. Dobra. Złam Bruza. Okej. Uniknij ataków Bruza, jeśli zgłębi się między jego nogami. Spoko. Dobra, ja teraz naprawdę muszę to sprawdzić. Czy ten upgrade... zmienia mi to, co już mam na sobie wpakowane w dominację? Czy to jest faktyczne ulepszenie dominacji? I patrzcie, gdyby Bruce miał, kurde, 20 level, to mógłbym sobie już ulepszyć to. Ale niestety. Nie ma, ma tylko 19. Dobra, postać, dominacja... Tutaj mamy co? Te łańcuch dusz, pan gniewu i władca ologów. Tutaj to zamrażanie. Tutaj lepszy unik. To jest... Aha, wyskoczenie z typa i strzał. Dobra. Wojownicy są silniejsi.
wezwij chmary pająków, wezwij przebocznego, zniszcz popleczników, zużyj zdrowia, aby swoich wyleczyć i wkurw kapitanów. Spoko. To ulepszenie gniewu. Tutaj. Dobra, czyli nie. Czyli ta dominacja kapitanów dopiero faktycznie na tym się momencie odblokowała, ale jest to taki pasywny upgrade do dominacji, a nie jest to osobny skill, który się odblokowuje. Okej, okay, ranią go egzekucję. Odporne na strzały, czujny, gdy się skrada. Dobra, no to nie było sensu, żeby go od tyłu wtagować. Reckon you're going to skewer me. That little sword's good for a tickle, maybe, but you're gonna need more than that to take me down. Z wielką chęcią spróbuję. Okej, to jeden. Kurde. Nie było idealne, szkoda. Czekam. Jeszcze mam dwóch kolejnych. No szkurde, chciałem wyrzucić pod nim unik. Może... Nie. Gdzie jest ten... Tu. Out. Out. Okej, okay, ulepszyłem sobie łuk, nie wiedzieć jak. Cyk, ładny unik. Ładnie! Dobra, i teraz już tylko został on. Jeden atak na plecki, drugi atak uniknięty. Mrożenie, no i już jedziemy do końca. Dobra, jego nie mogę. Tak, no... I teraz ja chciałem zrobić egzekucję, to co? To nie zrobiłem, to zrobiłem wyssanie. Dobra, nie, muszę go zmrozić, bo inaczej mi po prostu się... Nieważne. Raz. Mróż. No. Aha, dobra, teraz nagle nie jest złamany. Teraz jest. A, okej, okay, już działa. I werbujemy. Bright Lord, Dark Lord, same thing really. You're ripping spines out, which I like to do anyway, so either way's a win. A fine addition to our army. Name's Bruce. From here on out, I will be your shadow. No one gets to you without my say-so. Don't worry about my enemies. They will all follow eventually. You want to plant your flag in Mordor, you'll need to do it deep. There's a fortress nearby. They say it's ruled by a two-headed troll big as a mountain. Deadly smart. Which, well, I guess he'd have to be given the two heads. You take him down, you'll send a message to Sauron and get yourself some nice new digs as part of the bargain. I'm not going to do this alone. Gather your troops. Will do. Ooh, just make sure you let me pop his heads off, won't ya? Jakby... nie mogę z tego. Ale żaden inny kapitan tak się nie zachowywał. Czemu nagle takie coś odwalił? No, spodobało mi się. Kontrolowanie regionów. Bruce chce ci pomóc w pokonaniu naczelnika i zdobyciu fortecy w Nurnen. Ten region przynależy do fortecy Szachrzburz, którą rządzi przerażający naczelnik. Aby rozpocząć podbór Mordoru, musisz zaatakować i zdobyć Szachrzburz.
Zwiększ siłę swej armii, werbując dodatkowych kapitanów, którzy będą przywódcami szturmu w twoim oddziale szturmowym. Dobra, naciśnij bumper, aby zobaczyć ulepszenia. Najpotężniejszymi żołnierzami naczelnika są jego wodzowie. Odpowiadają za potężne umocnienia fortecy, zwane ulepszeniami oblężniczymi. Możesz wywabić wodza, wykonując misję konfrontacyjną. Po wywabieniu wodza możesz go albo zabić, albo zdominować i wcielić do swojej armii. Zabicie lub zdominowanie wodza przed szturmem unieszkodliwi jego ulepszenia oblężnicze, osłabiając możliwości obronne fortecy. Okej. Bruce dołączył do twojego oddziału szturmowego jako przywódca szturmu. Zwerbuj dodatkowych kapitanów, którzy dołączą do oddziału szturmowego i wydaj miriany, aby kupić dla nich oblężenia... ulepszenia oblężnicze, ale to będzie ciekawe. Aby kupić dla nich oblężenia ulepszni... No, oblężenia ulepsznicze, to by było dość interesujące. No, dobra. Ale nie mam właśnie żadnych followersów, których mogę tutaj dać. Dobra, nie, to będę podczas szturmu może sobie sprawdzał. Proszę, jeszcze gościu, któremu dałem groźbę śmierci. Durna czkawka. Dałem groźbę śmierci, okazuje się, że jest przybocznym jednego z wodzów. To co? Lecimy w takim razie po tego ziomeczka, zrobimy z niego naszego człowieka i wyślemy go tutaj. Żeby właśnie tego wodza sobie zgarnąć. Tutaj patrzcie, ilu? 4, 5, 6 już jest martwych, z czego jednego zabiłem na odcinku. O, tego ziomka też mogę zgarnąć. No tutaj kurde, twardziel na 13, także mech. Tutaj władca bestii na 12. Jakby kurde miał 17, to bym był naprawdę przeszczęśliwy. Bym dał mu groźbę śmierci i miałby 22. No, Bruce ma 19 i to tyle tak naprawdę. Tropiciel, ten nie wiem. Ten był berserkiem, ten był twardzielem, ten był skrytobójcą, ten też był berserkiem. Tropiciel. No i tutaj wracamy już do tego, co mieliśmy. Dobra, gdzie jesteś ty w tym miejscu? No dobra. To w takim razie poproszę mapy. Mamy quest z Eltariel, pierwszy, ale tym się zajmiemy kiedy indziej. Na razie lecę do Haediru. I może uda nam się jeszcze tego ziomeczka tutaj zgarnąć po drodze. I kto wie, może nawet tego, bo są tak ładnie ustawieni. Ale tą misję, tą pogróżkę chcę akurat zrobić. Bruce, blokowano wpis. Czas oddzielić słabych od ich głów. Bruce, prawdziwy bojownik. Miłość Bruza do walki jest tak wielka, jak jego dyryk do niej. Imię Bruza budzi strach i szacunek nawet wśród ologów w Mordorze. Trzeba się z nim liczyć na polu bitwy, a także podczas oblężenia. Gdy Bruce wpada w morderczy szał, zarówno wrogowie, jak i sprzymierzeńcy wolą trzymać się od niego na dystans. Jego ulubioną formą walki są rozgrywane w dołach śmierci śmiertelne zawody. Chodzi plotka, że Bruce nigdy jeszcze nie przegrał, zaś sam zainteresowany stara się ją podtrzymać, rozrywając na strzępy każdego, kto śmie twierdzić inaczej. Bruce narobił sobie w Mordorze wielu wrogów. Nie tyle dawnych przeciwników, gdyż ci rzadko kiedy dożywają końca spotkania z nim, co kapitanów i wodzów, których szeregi zostały przez niego przetrzebione. Ciągłe groźby śmierci, które od nich dostaje, Bruce komentuje jedynie słowami: przynajmniej jest się z czego pośmiać. Quite interesting. Tak bym to skomentował tak naprawdę. Dobra. Panicznie boi się brutalności. Robią go ataki z dystansu, egzekucji i ataki z ukrycia. No, spoczy. Ja, to wejdźmy tu! O Boże, serio! I was expecting something more impressive.
Chcesz coś bardziej? Jak to powiedziałeś? Może impressive. Kurde, teraz sobie nie przypomnę. No dobra, nieważne. Pyk, pyk. O wow, serio? Myślałem, że go to już złamie, ale proszę, jednak nie. No. Ale jak widać, długo to nie trwało. Hannibal! Obniżenie poziomu, ciekawe. Okay, ale na razie nie będę tego jeszcze wykorzystywał. Walcz na śmierć nie chcę. Zwerbuję. Zostań i walcz, wygnaj, uciekaj. Uciekaj. Czekaj. Well, so you're expanding already? Beauty. You know what you should do? Is make that bloke your bodyguard. Anyone looking to carve his way across Mordor needs a guard or two. I mean, I don't. But obviously, if it ever got to the point where I needed a hand on the battlefield, I'd cut my own throat. But you should have some added muscle. No shame in it. Facet, jak na tak wielkiego ologa jest... jakby to mówić, zaskakująco ninjowaty! Dobra, podświetl nowego, czyli tego. Wydaj rozkaz. Mianuj przybocznego. No i teraz będę mógł go przywołać, jeśli ulepszy sobie zdolność. Ale, kurde, teraz mi się przypomniało jedno. Gdzieś to był ten twardziel? Tak, twardziel rzezi na 13. Przypomniało mi się, że przecież jak wsadzę odpowiedni kamień, czy tam klejno do pierścienia... Ulepszenie przyznań, pośrednicy mi jest... Okej. A, czekaj, to już? O, to już, zajebiście, dobra. Czyli to mam z bomby dostępne, spoko. Przypomniało mi się... Tak, dobrze, to jest wszystko fabularne. Nie zadania. Ekwipunek. Przypomniało mi się, że jak wsadzę klejnot odpowiedni do pierścienia, to gościu dostaje bomby wyższy level. Czyli tu mam co? Zwiększanie expa. Tylko to jest to wahanie właśnie moje. Ale jakby nie. Jak będę mógł zrobić, będę miał pewność, że będę miał ten level na tego twardziela, no to momentalnie go tu wsadzę. Po prostu szybka wymianka i tyle. Żeby właśnie móc sobie zrobić tego questa na to. No bo to... Władca Bestii... O, chociaż czekaj, Władca Bestii też by się dało chyba zrobić. Był to jakiś Władca Bestii. Kurde, nie zadania, armię chcę. Armia to był chyba ten? Tak. Okej, 12. Groźba śmierci daje chyba 5 leveli w górę, plus 100. Ej, to nawet z tym, co mam teraz, mógłbym to zrobić, gdybym mu właśnie pogroził, no ale to sobie jeszcze poczeka. Co jest? No i jest. Śmiertelnie wrażliwy na cios kończący z ukrycia. No! Tylko właśnie, jako że jest wrażliwy na cios kończący z ukrycia, to... Dokładnie! Od razu daje się go zdominować. Zwerbuj. Go. Understood. I to mi się podoba. I to bardzo. Nie zginął? Skubaniec nie zginął. Uwaga, da się zdo... Nie, kurde, zapomniałem, że nie mam tego upgrade'a. Chociaż ciekawa jest tobie jedna rzecz. Bo na przykład ja, jako Talion, nie mogę zdominować Ologa. Ale czy gdybym z ukrycia, albo w trakcie walki, rzucił właśnie ten łańcuch dominacji... Bo niestety nie mogę dominować z ukrycia.
Cele mu za daleko? Szkoda, naprawdę. No nie! I kurde, jakąś gadkę ominę, bo się to zepsuło. Kurde! Dowodzenie rozwijania akapitanów. Otwórz menu armii, aby rozkazać poplecznikowi namierzyć i zabić wrogiego kapitana. Jeśli twój poplecznik z powodzeniem ukończy swoją misję poplecznika, awansuje na wyższy poziom i stanie się silniejszy. Twoi poplecznicy nie mogą przekroczyć twojego poziomu. Dobra. No to podświetlmy tego. Wydaj rozkaz. Wybierz wrogiego kapitana, którego chcesz zabić. No to tego. Rozpocznij. Podobnie jak w przypadku misji rywalizacyjnych, misje publiczników dostępne są przez ograniczony czas. Gdy czas na wykonanie misji upłynie, zostanie ona rozstrzygnięta automatycznie. Twój poplecznik spróbuje wykonać tę misję poplecznika samodzielnie, ale możesz też do niego dołączyć, by zagwarantować zwycięstwo. Jeśli mu się powiedzie, jego poziom wzrośnie. Okej, no ja tam z wielką chęcią zostawię go, żeby sami sobie to zrobili, bo ja, jak już mówiłem, mam tutaj swój cel. Który chcę zabić, a który jest 600 stóp w tym kierunku. Nią! Elo? Cyk! Cyk! Dobra, teraz muszę... Czy ja to mam aktywne? Łańcuch egzekucji. Czy ja to mam aktywne? Sekretna moc... To było chyba tutaj? Tak, upiorna egzekucja. Okej. Okay. Mam to aktywne, czyli pewnie nie miałem po prostu skupienia, żeby to wykonać. To działa tak samo jak to zabijanie z użyciem upiora, tylko właśnie... Różnica polega na tym, że zamiast z ukrycia zabić, no to po prostu wysyłam upiora, żeby wykonał dodatkową egzekucję. Aby został wywabiony, zatruj jego grog. Spoko. 32. Prawie 3 minuty, myślę. Tak plus minus. No, zobaczymy, co będzie. Okej, okay, ten typ misji już wykonywałem na misjach Vendety. Więc to, myślę, będzie w miarę proste. Dobra, jedna beczka. Wyłącz skupienie, bo jest mi niepotrzebne. Jedna beczka tutaj, druga beczka tutaj, no i trzecia beczka tutaj. To jest akurat nic bardziej prostszego. Where are you? Asbror. Dobra, nie da się go rozwalić jednym ciosem, ale ataki z dystansu zdają mu spory damage i trucizna. Gdy przeminie szał, jest oszołomiony. Jest oszołomiony na widok pająków. Okej, to warto wiedzieć. No i ranią go egzekucję oraz ataki z ukrycia. Dobra. Umieranie wprawia go we wściekłość. Akrobacje wprawiają go we wściekłość i podpalenie. No to mi akurat nie urządza. Okej. Okay. Mam takiego typa. Mam tutaj. No i mam tam. Zajebiście dziwi to celowanie, naprawdę. A, i chociaż kurde, mogę go przejąć. No, unlucky. Dobra, czy udałoby się zajść go z ukrycia? Myślę, że tak. Tutaj sobie coś przywołamy, nawet nie wiem, na kogo to jest przynęta. Ok, brutalny mord nie wszedł, ale to jest akurat mało istotne. Karagory, ok. I think you are tasty morsel, too small to be full meal bought. Interesting little tidbit. You are delicacy.
Ciekawe słowo. Ten próbuje zapalić. No to już nie zapali. Także ja się przejdę w to miejsce. Dawaj, dawaj. Coś się nie udało akurat. Ładnie. No tak. Akrobacje go wkurzają. Wzią. Dzięki, naprawdę dzięki. No i super, jeszcze tylko udało się alarm podnieść. Zajebiście. Kurde, był złamany Karagor. Dobra. Do mnie. I'm sorry, it appears your boy isn't feeling up to much today. You'll have to make do with me. No nie! A, dobra, jest krwawiący. Wow, serio? Już? Poszło zaskakująco szybko. Wstajesz, mordo. Ale ty mi nie uciekniesz, kolego! Stop chasing me! No to po co uciekasz? Teraz jesteś mój. I am your servant. A zostanie walczyć. Proszę, ty praktycznie sam się podłożył. Ale naprawdę jestem mu za to wdzięczny. Tutaj troszkę życia. Idealna kontra. Bum! O, ładnie. Akurat tutaj, na której mi się bardzo przyda. Gdzie jest tą łapą? Dobra, pyk. Pyk. Dwóch kolejnych po mojej stronie. A nawet... trzech. A nawet czterech. No i dobra, i lecimy teraz tylko po tego... Ologa, po którego w sumie tutaj przyszedłem. Biegusiem. Pan jest ze mną. Zabiję? Tak, zabiję go tym. Kurde! A, jego akurat chciałem zwerbować! That bloke you recruited is a sneaky bastard. He'd make a top backstabber. What you want to do is to make him bodyguard to a war chief. So you can, well, stab him in the back. Of course, no war chief's gonna take on a bodyguard unless he's proved himself. And the place to do that is in the fight pits. How does surviving a few rounds make it trustworthy? No idea, but it's a bloody good laugh. And you'd be a drongo to trust an orc anyway, so it all works out. Go on, have a go. Wow, turbo, wow, i siedzi o tego bruza. On jak ninja normalnie chodzi. Niby go jest, a w sumie go nie ma. Szpiedzy. Wozowie wykorzystują doły do rytualnego wyboru swoich przybocznych. Nakaż poplecznikowi, aby szpiegował wodza, stając się jego przybocznym, czego dokona dowodząc swej wartości w dołach. Zdradzi swojego pana przy waszym następnym spotkaniu, wbijając wodzowi nóż w plecy. Możesz również rozkazać poplecznikowi, aby zinfiltrował pusty garnizon w fortecy, gdzie przejmie punkt zwycięstwa w trakcie przyszłego oblężenia. No dobra. No to... wyślijmy tego nowego. Pasz. Wiesz, wodza, którego chcesz szpiegować. Tropiciel, oszust. No to szpieguj tropiciela. Spraw, aby ten został szpiegiem, udowadniając swoją wartość w do... ciągnąc szary. A dobra, czekaj, bo z tym kapitanem jakiś tam będzie walczył. Logika.
Twój poplecznik musi przetrwać walkę w dołach, aby móc stać się szpiegiem. Możesz oglądać walki toczące się w dołach, ale by nie spalić przykrywki swojego poplecznika, nie możesz wpływać na ich wynik. Okej. Okay. Czyli jakby mamy tutaj misję, ale cała ta misja tak naprawdę wychodzi na to, że mogę albo pójść na nią i no, przyspieszyć po prostu wydarzenia, żeby od razu wykonując misję się ona wykonała, albo zrobić po drodze trzy inne misje, żeby właśnie jakiś inny wódz na przykład... Ej, no chciałem wydać rozkaz, czemu nie mogę? Serio, tylko jeden naraz może być, albo poda. Dobra, spróbuję się tym zająć, żeby mi nie zabił tego typa. Potem się zajmę tym gościem. Dobra, never mind. To myślę będzie na tyle, chyba że Bruce jeszcze na koniec coś zamierza powiedzieć. Ale nie. Żałuję, że zabiję tego Ologa, naprawdę, bo kurde, myślałem, że go złamię. Nie wiem, czym on ucieka. Reach exceeded his grasp. He lacked foresight, but not ambition. No, z tym się mogę chyba na spokojnie zgodzić. Dobra, tu mnie nikt nie zauważy, więc za chwilę ten... A to jest w ogóle ten fort, który mamy przejąć, co jest zabawne. Ale za chwilę tutaj zniknie ten... ten alarm, no ale to jest dla mnie akurat mało ważne. Dobra, gdzie jest ten ziomek? Tutaj. Okej, no to ja w takim razie przeniosę się do Haediru. Zrobię to, spróbuję zdominować tego ziomka, który chyba chce zabić mojego typa. No, potem będę się bawił. Może uda się zdominować pozostałych typów? Nie wiem. Jeśli tak, no to będę miał spory wybór, jeśli chodzi o... kaptynów w następnym ataku. Ja twierdzę, ale zobaczymy, co z tego finalnie wyniknie. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale z Cienia Wojny. Cześć!